Dzień dobry, Tomasz Kojenowski, Gazeta Wyborcza i gość dnia telewizji Wałbrzych, posłanka Platformy Obywatelskiej Katarzyna Mrzygłocka. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Pani poseł, Jastrzębska Spółka Węglowa chce sprzedać zakłady koksownicze Wiktoria w Wałbrzychu. Czy są powody do niepokoju? No, wydaje się, że takich powodów nie ma. Ja osobiście zadawałam pytanie panu ministrowi Tobiszowskiemu odnośnie przyszłości zakładów koksowniczych w Wałbrzych. Zadawaliśmy to pytanie w kontekście sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Podkreślałam, że wałbrzyskie zakłady koksownicze są bardzo ważnym elementem wałbrzyskiego rynku pracy, że jest to ostatni zakład taki pokopalniany, który został w Wałbrzychu, a wiemy, że Wałbrzych miał tą tradycję górniczą, że zatrudnionych jest niespełna 500 osób, że jest to bardzo dobre miejsce pracy, w których Wałbrzyszanie chcą pracować i nie jeden Wałbrzyszanin marzy wręcz o tym, żeby pracować w zakładach koksowniczych. I minister z trybuny zapewniał mnie, że nic złego się zakładom koksowniczym nie zdarzy, że absolutnie mam rację, mówiąc o tym, że i dopominając się o zakłady koksownicze, to pytanie, a właściwie dotyczące inwestycji, które są realizowane w zakładach koksowniczych, zadałam także prezesowi JSW i on także mnie zapewniał, że inwestycje będą kontynuowane, więc wydaje się, że nic złego nie powinno się zdarzyć, ale sytuacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest, powiem, no, nie najlepsza i samo to no, zapala nam światełko, że trzeba bardzo bacznie się przyglądać temu, co się będzie działo z zakładami koksowniczymi. JSW rozpaczliwie potrzebuje pieniędzy i stąd ta sprzedaż, tak? Tak, JSW potrzebuje pieniędzy, stąd pomysł na to, na tą sprzedaż, ale też JSW mówi, że będzie chciał mieć pierwszeństwo pierwokupu, więc zakłady koksownicze w Wałbrzych są bardzo cenne także dla JSW. To jest taka, podkreślamy, że to jest taka perełka w tym kompleksie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. No i my na pewno będziemy bacznie się przyglądać, będziemy kontrolować i będziemy, jestem przekonana, że nie będziemy musieli sygnalizować, że coś może być niebezpiecznego, ale strzeżonego Pan Bóg strzeże, będziemy pilnować. Kupcem ma być konsorcjum z udziałem Agencji Rozwoju Przemysłu, czyli spółka z udziałem Skarbu Państwa. Czy jak teraz JSW nie ma pieniędzy i potrzebuje ich na działalność, potem będzie miała pieniądze, żeby odkupić z powrotem Wiktoria? No jeżeli nie będzie miała pieniędzy, to Wiktoria zostanie w agencji. Podkreślam, zakłady koksownicze mają bardzo dobry wynik finansowy. Tam wszystko dzieje się bardzo dobrze. W związku z tym, tym bardziej musimy chuchać i dmuchać, żeby nic się złego nie wydarzyło. Czy wierzy Pani w reaktywację górnictwa wałbrzyskiego, noworudzkiego? Są takie plany, są inwestorzy, Ja jestem bardzo związana z górnictwem. Całe dzieciństwo, młodość i pierwsze kroki zawodowe to było związane z górnictwem. Chciałoby się, żeby tak było. A czy się uda? Zobaczymy. Trzymam kciuki. Jeżeli będę mogła być pomocna, to tą pomoc oferuję. Może się uda. No, a po tym, co już usłyszeliśmy, czy może Pani powiedzieć, jakie ma to szanse powodzenia? No, organizatorzy ci, czy osoby, które zajmują się tym przedsięwzięciem, mówią, że absolutnie ma szansę powodzenia. Trzymamy kciuki, zobaczymy. To przejdźmy może do spraw krajowych. Czy możliwa jest koalicja całej opozycji przeciwko PiS-owi? Mamy do wyborów ponad 3 lata.
Więc wydaje się, że to jest i dużo, i mało. W tej chwili tworzymy taką nieformalną koalicję, żeby pokazać, co nam się nie podoba w rządach Prawa i Sprawiedliwości, gdzie są łamane zasady demokracji. I ten swój protest przedstawiamy wspólnie. Natomiast co będzie za 3 lata, trudno jeszcze dzisiaj powiedzieć. Wydaje się, że jest możliwa koalicja później, ale to są jeszcze 3 lata, w związku z tym trochę za wcześnie, żeby o tym rozmawiać. Na pewno jako opozycja musimy działać razem, na pewno jako opozycja musimy pokazywać swoje niezadowolenie razem, bo wtedy jesteśmy taką jednością, jesteśmy dużą grupą, która pokazuje właśnie to, na co nie ma akceptacji. A dlaczego Platforma nie chce wejść do tej organizowanej pod parasolem Komitetu Obrony Demokracji takiej koalicji Wolność, Równość, Demokracja? No wydaje się, że to jest jeszcze za wcześnie. My absolutnie współpracujemy z KOD-em. My realizujemy wspólne przedsięwzięcia. Zarówno liderzy Platformy, jak i liderzy KOD-u się spotykają, rozmawiamy. Nie ma tutaj żadnych jakichś złych intencji. Natomiast jeszcze trochę za wcześnie, żeby mówić o koalicji wyborczej. No ale możliwe, że w każdym momencie może pojawić się kwestia przedterminowych wyborów. Czy to już nie należy się do nich przygotowywać teraz, niezależnie od tego, czy będą wcześniej, czy będą za 3 lata? Znaczy, wydaje mi się, że nie będzie takich przedterminowych wyborów. Prawo i Sprawiedliwość raz już się zgodziło na przedterminowe wybory i źle na tym wyszło. Ja oczywiście, moim celem nie jest dbanie o interesy Prawa i Sprawiedliwości, ale z tamtej strony sceny politycznej nie pojawiają się żadne sygnały, żeby takie przedterminowe wybory mogły się odbyć. Jeżeli będą takie wybory, które w ustawowym terminie wystąpią, to na pewno jeszcze będzie czas na to, żeby rozmawiać o ewentualnych koalicjach. No w tej chwili rzeczywiście tematu nie ma przedterminowych wyborów, ale powtarza się ciągle, że są protesty społeczne, które wcale nie milkną. Po pielęgniarkach teraz lekarze rezydenci planują protesty w Warszawie. Są naciski Komisji Europejskiej na Polskę w sprawie praworządności, są opinie Komisji Weneckiej. No i może w końcu Prawo i Sprawiedliwość uzna, że trzeba zrobić przedterminowe wybory. Dobrze, że są te protesty, bo pokazują, że ludzie nie zgadzają się na sposób realizacji polityki przez Prawo i Sprawiedliwość, nie zgadzają się na łamanie demokracji, nie zgadzają się na to, żeby nie było trójpodziału władzy w Polsce. To jest bardzo dobrze. I jeżeli pewne grupy społeczne nie zgadzają się na to, żeby były źle traktowane, no to protestują i przedstawiają swoje argumenty. Natomiast tak jak podkreślam, z tamtej strony sceny politycznej nie ma żadnego sygnału, że będą mogły odbywać się przedterminowe wybory, a jeżeli nie będzie zgody ze strony PiS-u, no to tych wyborów przedterminowych nie będzie. A czy Platforma Obywatelska dotrwa w obecnym kształcie do wyborów parlamentarnych? No czy muszę, to przedterminowych, czy to muszę za 3 powiedzieć, lata? Że zmartwię naszych przeciwników i powiem, Platforma dotrwa. Dotrwa. Te informacje medialne, żeby coś, jakoby coś złego się działo w Platformie, te głosy ze strony innych ugrupowań politycznych, no są dalece przesadzone. My jako ugrupowanie jesteśmy w trakcie budowy programu, w trakcie zmiany statutu.
W związku z tym pewne różnice i pewne dyskusje się u nas toczą, ale chyba dobrze, że się toczą w partii dyskusje i że mamy różne zdania, wypracujemy dobre rozwiązania i z tymi rozwiązaniami pójdziemy do wyborów. No ale przecież Platforma zaprezentowała program swój rok temu. To był program przed wyborami parlamentarnymi. W tej chwili przegraliśmy wybory. Zapłaciliśmy bardzo dużą cenę za to, że nasz program nie spotkał się z aprobatą Polaków. Musimy ten program zmienić, musimy go zrobić bardziej atrakcyjnym, takim, który się będzie podobał Polakom i Polacy zaufają Platformie. Grzegorz Schetyna na czele Platformy Obywatelskiej. Opozycja mówi, no pomyłka, Platforma przy nim zjeżdża w dół w sondażach, niedługo to się rozleci. Ale to nie opozycja wybiera nam przewodniczącego partii. To Grzegorz Schetyna został wybrany w bardzo demokratycznych wyborach, w wyborach bezpośrednich. W związku z tym kwestionowanie przez opozycję lidera Platformy Obywatelskiej jest dalece nie na miejscu. Platforma Obywatelska w sondażach około 10-14% w tej chwili. Takiego sondażu 10% nie pamiętam. Rzeczywiście 14% się ostatnio pojawiło, ale proszę zwrócić... To są najgorsze notowania od lat. No bo jesteśmy po przegranych wyborach. Zawsze po przegranych wyborach te sondaże spadają, ale jestem przekonana, że do końca roku te sondaże będą zdecydowanie... Ale Nowoczesnej nie spada, Nowoczesnej rośnie ponad 20%. O, to też znam takie sondaże, gdzie Nowoczesna ma 12%, więc nie przebijajmy się na sondaże. Nie przebijajmy się na sondaże, bo najlepszym sondażem są późniejsze wybory i to, co wyborca zdecyduje, czy wrzucając kartkę do urny. Natomiast zgoda, poczekajmy. Ale ten trend jest jasny. Nowoczesnej rośnie, Platformie spada. Panie redaktorze, trend jest w zależności od tego, jakie media zlecają sondaże i jakie... I kto te sondaże wykonuje. No to mówi pani Joachim Brudziński. Nie. Czy pan mnie chce obrazić? Naprawdę nie jestem podobna do Joachima Brudzińskiego. Absolutnie. Nawet nie mam takiego charakteru, już nie mówiąc o wyglądzie. A nie, w ogóle nie będę na ten temat rozmawiała. Dobrze, Grzegorz Schetyna chciałby uporządkować partię. Robi to od momentu, kiedy został przewodniczącym. No i chce odbudować zaufanie do Platformy do poziomu 30%. Niby w jaki sposób? No tak jak mówię, przede wszystkim w tej chwili jesteśmy przed konwencjami programowymi. Te konwencje programowe będą odbywały się w każdym regionie. Wspólnie będziemy budować program. Program zostanie ogłoszony we wrześniu. Jestem przekonana, że spodoba się Polakom. Ten czas... Od wyborów, które niestety przegraliśmy, do czasu, w którym zostanie ten nowy program przedłożony, to jest czas, który poświęcamy na bardzo wiele rozmów, spotkań, wymiany myśli, doświadczeń, ale także bardzo uważnie słuchamy naszych wyborców. I to, co oni mówią, chcemy zawrzeć w naszym programie i on jest... On się pisze. Zmieniamy też statut, chcemy te takie słabe punkty w statucie wzmocnić, także odbudowujemy Platformę Obywatelską. A jak się pani podoba kampania billboardowa Platformy Obywatelskiej ze Schetyną w roli głównej? No to nasze biura medialne tą kampanię wymyśliły. Czy ona jest dobra, czy nie, ocenimy po wynikach. No nawet w Platformie jest ta kampania mocno krytykowana. Nie wiem, czy mocno, ale Platforma ma tą wartość, że można krytykować działania, które są realizowane przez zarząd i nikt z tego powodu nie cierpi.
A czy będzie rozłam w Platformie Obywatelskiej? Ja nie widzę takiego niebezpieczeństwa, żeby ten rozłam mógł być. Rzeczywiście... No widać wyraźną różnicę zdań pomiędzy Ewą Kopacz i jej najbliższymi współpracownikami, a Grzegorzem Schetyną i ludźmi Schetyny. Ale to dobrze czy źle? Bo moim zdaniem dobrze, jeżeli wymieniają się ludzie poglądami, jeżeli mają różne zdania, ale później jest jedno wypracowywane zdanie, jeden przekaz, z którym wychodzimy na zewnątrz. No ale one dotyczą z tych spraw najważniejszych, na przykład teraz to przygotowywanie do wcześniejszych wyborów, czy udział w tej koalicji antypis tworzonej przez KOD. I tutaj są te główne linie podziału, tak? Ale później co się zadzieje? To jest zawieszenie Michała Kamińskiego w ramach członka klubu Platformy Obywatelskiej. No więc to może tak. To, co się zadzieje w Platformie Obywatelskiej, to nie jest decyzja Grzegorza Schetyny czy Ewy Kopacz, tylko jest decyzja Zarządu Krajowego. I to jest kolegialnie podejmowane i to jest jak gdyby jedno. Jeżeli chodzi o Michała Kamińskiego, no to tutaj mamy sytuację taką, że kolegium klubu jednogłośnie podjęło decyzję o zawieszeniu Michała Kamińskiego. Bo jeżeli się jest w jakiejś grupie i z tą grupą się utożsamia, no to pewne zasady, pewne standardy trzeba przyjąć. Jeżeli się tych standardów nie przyjmuje, odrzuca się te standardy, no to jak gdyby odrzuca się grupę. I to jest, no zgoda, bez względu na to, czy się jest w partii politycznej, czy w przedszkolu, takie zasady pewne, jedne powinno się... Ale odebrane to zostało jako uderzenie Grzegorza Schetyny w Ewę Kopacz, bo Kamiński to jest najbliższy współpracownik Ewy Kopacz. No to tak zostało odebrane, tak media to odebrały, tak media to przedstawiają. Natomiast tu chodzi o to, żebyśmy grali drużynowo, no to ale jak się gra drużynowo, no panie redaktorze, wczorajszy mecz, wszyscy cieszymy się z wygranej Polaków. I proszę zwrócić uwagę, że jeden z zawodników mówi, nie, ja nie gram z tą drużyną, ja gram indywidualnie. To byśmy wygrali, czy byśmy przegrali? Trudno powiedzieć, jaki byłby wynik. Myślę, że niekorzystny dla nas. Więc jeżeli się gra drużynowo, to się w pewnych zachowaniach trzeba dostosować do tego, co robi drużyna. Jeżeli ktoś się wyłamuje, to nie gra drużynowo. Ale o tej decyzji Stefan Niesiołowski powiedział, że przez takie decyzje Platforma upodabnia się do PiS. Ale absolutnie nie. Tak. Ale Stefan Niesiołowski mógł mieć takie wrażenie, ale jeżeli Platforma upodobniałaby się do PiS, to Stefan Niesiołowski nigdy by nie był w Platformie. Czy rację ma prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, który mówi, że nie chce apelu poległych i ofiar katastrofy smoleńskiej podczas obchodów czerwca 56? Znaczy, ja uważam, że dobrze, że to jest dobra decyzja pana prezydenta Poznania. Wydarzenie 56 roku to jest całkiem inne wydarzenie niż ta tragedia, która była pod Smoleńskiem. I nie wolno tego mieszać, nie wolno tego mieszać. Jak gdyby powinno być, jest czerwiec 56. I tym się zajmujemy. I tam są odczytane nazwiska ofiar i są uroczystości związane z tragedią smoleńską. I tam się tym i tylko tym zajmujemy. Nie wolno tego mieszać. Czyli w sporze Jaśkowiak-Macierewicz jest pani po stronie Jaśkowiaka? Absolutnie. Dziękuję bardzo. Katarzyna Mrzygłocka, posłanka Platformy Obywatelskiej, była dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.